mamy fioletowe grzybki, jadalne fioletowe, ale dzisiaj ich nie zbieram. Interesują mnie przede wszystkim zieleniatki, ale czy będą, zobaczycie sami. Mamy zamiast zieleniatki, co to jest? Podgrzybek. I tak to mniej więcej wygląda. Tu jest drugi, więc kolegom się go da, je da, jak będzie więcej. Siema, tu Pyzada, kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników leśnych przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Jestem z dwoma kolegami, z Darkiem i Stasiem, i wypad na zieleniatki. W tą chwilę, drodzy Państwo, jest 10.04, sobota 15 października 2022. I oto w tym lesie nakręcę dla Was jakiś materiał. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Krótki film o zieleniatkach. A czy będą, zobaczycie to sami. I są pierwsze zielone, które nas dzisiaj interesują. Zielone, jak to się mówi, zieleniatki. I są piękne, zielone grzybki, które oczywiście przytulę. Piękne są zielone grzybki. Coś pięknego, czyli będzie film o zieleniatkach, nie inaczej, o zieleniatkach zielonych film. I tak to mniej więcej wygląda. Trochę siwych, trochę zielonych. Podgrzybki rozdamy, no ale zobaczcie. A to naprawdę nie wiem, co to za grzyby, czy pod ochroną, czy nie. Pokażę Wam, jak wyglądają pod spodem. Napiszcie w komentarzach, co to za grzyby, bo ja ich nie znam, drodzy Państwo. Nie znam tych grzybów, więc napiszcie proszę, co to za grzyby, które Wam teraz pokazałem. A więc jest z nami kolega Stasiu. Stasiu, pokaż, co tam masz. No ale są zielone, dopisały. I borowik jest. A Darku, ty? Cieniutko, ale drodzy Państwo, o, i rydza, i trzy zieleniatki, i u mnie tak samo. A tu mamy kurki, więc oczywiście kurki przytulę, też się pochowały, zobaczcie. I też się pochowały wszędzie. Kurki. I tak to mniej więcej. Kurczak. Wygląda, czyli przytulimy kurki. Podgrzybki rozdałem i tak mniej więcej to wygląda. Kopnąłem, drodzy Państwo, a zobaczcie, co to jest. Prawusek. Dokładnie prawusek, którego kopnęłem, znaczy nie spodziewałem, że będzie prawy. No ale jest. Dam go Darkowi. Tak, las jest ładny, więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Czyli typowy wypad na zieleniatki, bo drodzy Państwo, na moim filmie nie było filmu o to z tych grzybów, czyli zielonych lub siwych zieleniatek. Więc są i miejmy nadzieję, że coś jeszcze się trafi. Ale tak mówię, ja dzisiaj typowo za
zielonką, siwką, zieleniatką, a resztę grzybów rozdam. Czyli już podgrzybki rozdałem, Darkowi dam prawdziwka, a interesują mnie zielone grzyby. Jest pięknie, drodzy Państwo. Nic dodać, nic ująć. Grzybki dopisały. Zbieram większość siwych, no ale szukamy też i zielone, których jest oczywiście mniej. Więc dalej idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Więc poukładałem sobie grzyby, które mnie interesują. Zielone zieleniatki, kilka kurek. Resztę tych siwych, drodzy Państwo, wsadziłem do reklamówki. Ja muszę to spokojnie w domu sprawdzić, tak aby się nie zatruć. I te siwe sprawdzę dokładnie w domu. Przesypałem je w reklamówkę i spróbujemy trafić jakieś jeszcze zielone zieleniatki, a te siwe przełożyłem do reklamówki, zostawiłem u kolegi w samochodzie i dokładnie je sprawdzę w domu. I mamy ładnego podgrzybka. Oczywiście go wydamy. Tak, i widzicie, podgrzybki, borowiki porozdawałem kolegom. Mnie interesują tylko, powiedzmy, kurki i zieleniatki. Więc idziemy dalej. Jest bajecznie. Bajecznie. Nic dodać. Nic ująć. Pójdziemy tu wyjść się z lasu i zobaczymy tu, co się dzieje. Kurki też przytulę, bo są fajne. I tu jeszcze mamy dwie, czyli kilka sztuk kurek i jest w pytkę. Tu jeszcze widzę, rosną. Tu jest pytka. Większość widzę kurek, niestety, więc zbieramy ten gatunek grzybków. Tak to mniej więcej. I mam pierwszego rydza, nie inaczej. Zobaczcie, wszystko suche, no ale są skorupki, ale tak mówię, wszystko suche. Ile tego jest? Tych grzybów, zobaczcie, dosłownie, ile tych grzybów jest. A tutaj, zobaczcie, cała rodzina. Damy je Stasiowi. Oj, 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 a to będzie prawusek. Dokładnie. Ale czy zdrowy? Zobaczycie. Więc prawusek. Piękny borowik. Też damy koledze.
Mamy drugiego prawuska. Niestety widzicie, wypadł za zieleniatką. A tu prawuski taki na dużej nodze, skorupek, ale borowik do suszenia jak znalazł. Pójdziemy trochę tędy, drodzy Państwo. Las jest odpowiedni, ale przydałoby się więcej piachu. Zieleniatka lubi mchu, w piachu rosnąć. A tutaj jest dużo mchu, mało piachu, ale trafiają się. No i tak to mniej więcej wygląda, więc kroczę dalej. Zaczynamy z brzegu lasu. Tu jest dróżka. Tu jest dróżka, a my pójdziemy raz w prawo stroną, później lewą. I tak to mniej więcej wygląda. Coś się dzieje. Grzyby, te co mnie nie interesują, rozdam. Ale ciepło, fajnie. I jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy Państwo. Bajecznie. I kolejny prawusek. Jak widzicie, do suszenia dam komuś, bo są zdrowe, zdrowe są prawuski. I tak to mniej więcej wygląda. Widzicie, rozdaję grzyby i tylko biorę część zielonych i pomarańczowych. Ok, zobaczymy, czy nie ma kolejnego prawuska. Jest i kolejny. Zobaczcie. Na suszenie więcej na nic się nie nadaje. Tylko dla kolegów na suszenie. Powiem Wam, że to jest las, w którym nie byłem ponad 30 lat. Na koledzy mnie wyciągnęli, więc dużo się pozmieniało. Tak na chybił, trafił, chodzę. Ale nie, nie, nie. Naprawdę zaznaczyłem na GPS-ie, gdzie zostawiliśmy samochód, i chodzę na dziko. W razie co dzwonimy się. Ale tak jak mówię, ponad 30 lat nie byłem w tym lesie. Ponad. Więc nawet nie pamiętam, gdzie chodzę, co. Tylko zaznaczyłem sobie, gdzie jest nasz pojazd. Tak, aby nie błądzić. I pójdziemy teraz między paprocie. Zobaczymy wśród nich, co rośnie. No jak, Darku? Pokaż, co masz. Lichota? Bo teraz musimy zmienić miejsce, nie? Weź sobie, Darek, te borowiki duże. Pozabieraj sobie. No bo one zdrowe są. A, ale one się... Ten jeszcze się nadaje. No to jak se, są trzy. Te to nie. No to Stasiowi dam. No. Zmiana lasu. Zobaczcie, ile jagodzin. I na dodatek jeszcze jagody rosną. Dokładnie, drodzy Państwo, że rosną jagody. Nie inaczej. Widzicie sami. Zresztą jagódki rosną nie inaczej. Czyli jagodziny i jagody. Dobrze, zobaczymy tu, czy nic fajnego nie rośnie. Grzyby rozdaję. Interesują mnie tylko pomarańczowe i zielone. Oraz te siwe, które sprawdzę w domu, które mam w reklamówce. A czy coś będzie w tym lesie, zobaczycie. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak. Mamy kozaczki. Więc przytulę. I tu dwa malutkie. Zobaczcie. W sumie trzy sztuki, więc przytulę i pójdziemy wzdłuż drogi. A tu co mamy? Podgrzybek. Piękny
podgrzybek, nie inaczej. Tutaj. 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 Okej. Oraz. Tutaj. Takie fajne już. Niezmęczone, niezjedzone przez robactwo grzybki. Nic dodać, nic ująć. Obiorę je idąc ku leśnej przygodzie. I mamy takie jeziorko. Nic dodać, nic ująć. Więc widzicie, bajecznie jest na dzisiejszym grzybobraniu. Grzyby dopisują, ja rozdaję. I tak to już bym miał pełno grzybów. A tak to różnorodność gatunków. Podgrzyby, rydze, zieleniatki zielone, siwe, kozaki, kurki. I tak to mniej więcej wygląda. Jest bajecznie. Idziemy dalej. Zobaczcie, ile tego jest. Wszędzie to jest. I to zobaczcie. Ale ja tego nie zbieram. Tylko wam chcę pokazać, ile tego wszędzie rośnie. Dosłownie wszędzie są. Wszędzie rosną te grzyby. Okej, pójdziemy dalej. A tu co mam? Tu jest maślaczek. Maślaka przytulę, bodarka. Mama lubi maślaki. Więc przytulę. A tu co mamy? A tu zajączek. Różnorodność grzybów, drodzy państwo. Różnorodność grzybów. W dniu dzisiejszym. To co mamy? Zmęczony. Zmęczony. Ten będzie też prawdopodobnie zmęczony. Tak mówiłem. A tu? Ten jest fajny, ten zmęczony. To weźmiemy tylko tego jednego. I szukamy dalej. Zobaczcie, jakie leje, ale pięknie jest, pięknie. A po środku nich, zobaczcie, co rośnie. Z daleka dostrzegłem. Zobaczcie. Zobaczcie. Dokładnie. Prawosek. Piękny borowik. Ale tylko jeden. Zobaczcie, wśród tych lei. Taki piękny, prawy grzybek. Mamy duże rydzetko. Nie wiadomo, czy będą zdrowe. Zobaczcie, ten kapeć, a ten wielki, musimy je sprawdzić dokładnie, sprawdzić. Okej, no w końcu, drodzy państwo, zieleniatki. W końcu trafiłem, więc poszukamy, pozbieramy i tak to mniej więcej wygląda. Szukam tych zielonych, górecki, kupecki,
a pod spodem zielone. Rzepki, które mnie dzisiaj interesują. Dokładnie, w końcu trafiłem. Szukamy górecek, kupecek. Tu jest jeszcze jedna. Dwie są w końcu. Widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Rydzę dam kolegom, resztę grzybów. Ja tylko rozdaję, ale interesują mnie takie zielone zieleniatki. Obok są kolejne. Pięknie, pięknie. O to mi chodzi. W końcu trafiłem na przyzwoite. No ale dopiero widzicie kolejny las, bo taki maraton z kolegami zrobiliśmy. Wśród tych lasów, niedaleko siebie, jest kilka. I tak to mniej więcej zieleniatki wyglądają. Więc pochodzę tutaj jeszcze trochę, bo niedługo już będziemy kończyć. Mamy 1, 2 rydze. Tu widzę trzeciego. Oraz 2 podgrzybki widziałem z tej strony. Jeden oraz drugi. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście już bym miał dawno cały koszyk, ale grzyby rozdaję. Jak widzieliście, o i tu górecka kupecka. I co mamy? Rydza. Więc tak jak mówię, dawno bym miał pełny koszyk, ale część grzybów nie biorę, część rozdaję. Borowiki wszystkie wydałem, podgrzybki wszystkie wydałem. I tak to mniej więcej wygląda, więc cieszy taki zbiór kolorowych grzybów, różnej maści, różnorodność gatunków. Więc tak to wygląda mniej więcej. No i tak to leciało, drodzy Państwo. Ja czekam na kolegów, teraz siedzę sobie na trawce. No i kończył na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Leciał tak, pokazał na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście na dobre, złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Siema, pyza. Cześć. A więc, drodzy widzowie, widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Część jest pobrudzona od rydzy, ale tak to mniej więcej wyglądają, czyli w reklamówce gąski niekształtne, czyli gąstka siwa. Ale wiecie, nie zbierałem tych grzybów ponad 20 lat i teraz już sam już nie wiem, co nazbierałem. Część jest na pewno gąskami niekształtnymi, siwymi, część może nie, ale nie chcę ryzykować, więc jednak wyrzucę te grzyby, bo naprawdę nie chcę ryzykować i nie chcę pomylić się, bo wiecie, to by było bardzo niedobre z mojej strony, abym się pomylił, więc jak to się mówi, weźmiemy same zielone, a te, które miałem sprawdzić w domu, jednak nie ryzykuję, bo już sam nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że na bank są gąskami niekształtnymi. Ale trudno, wyrzucam.